Cześć, czołem, przed Wami Sony Xperia Z2. Xperia Z2 to produkt bardzo wyczekiwany, choćby z powodu świetnej jakości swojego poprzednika. Niestety, nie jest to model innowacyjny, a tylko jeden z przystanków na drodze ewolucji słuchawek Sony. Jednak czy spowoduje to gorsze oceny tego modelu? O tym zaraz się przekonamy. Bardzo żałuję, że Sony dało urlop swoim projektantom, bo najwidoczniej zostali zmuszeni do skorzystania z projektu Xperia Z1. Osobiście miałem problem z odróżnieniem tych dwóch modeli. Sony nadal praktykuje upodabnianie smartfonów do ulicznych płytek, czym na pewno zdobywa serca wielu użytkowników, ale również jest wiele przeciwników tej koncepcji. Tak jak w przypadku Z1, ostro ścięte krawędzie były akceptowalne, aczkolwiek już można było wyczuć pewien dyskomfort, tak Z2 jest prawdziwym tasakiem. Z tego powodu ciężko utrzymać dłuższy czas testowany dzisiaj model w dłoni, bo wewnętrzne krawędzie tyłobudowy są piekielnie ostre i gdyby zabrakło Wam noża do krojenia, to Z2 spokojnie nada się do tych celów. Całe szczęście, że po pewnym czasie można się do tej niewygody przyzwyczaić, lecz pierwsze wrażenie z tym smartfonem może być iście ostre. Odnośnie innych części Z2 zastrzeżeń nie mam, no chyba, że doczepię się do łatwo farbującej się bocznej obramówki, która została umieszczona po dwóch stronach metalowych bocznych wstawek. Podejrzewam, że w wersji czarnej coś takiego występować nie będzie, ale w moim egzemplarzu testowym jest to bardzo widoczne. W ramach rekompensaty za te małe wady otrzymujemy solidną kanciastą bryłę o metalicznym szklanym wykonaniu. Xperia Z2 może konkurować tylko z HTC One M8 o miano najekskluzywniejszego androidowego urządzenia. Spójrzcie zresztą na tą minimalną ramkę okalającą ekran, świetnie to wygląda. Mi osobiście bardzo podoba się wykonanie flagowca Sony, jednak pomimo zastosowania lżejszych materiałów niż w One M8, jego waga jest o 3 gramy większa, więc wynosi 163 gramy, a to jest już solidny wynik. Oczywiście wielkość urządzenia poniekąd to tłumaczy, jednak Sony mogło go nieco wyszczuplić, ale odnośnie jego grubości tego powiedzieć już nie mogę. Ten parametr wynoszący 8,2 mm jest idealną wielkością charakteryzującą smartfony, bo telefon jest jednocześnie smukłym i wygodny w użytkowaniu. Konstrukcja Unibody oznacza, że sfasowanie elementów jest na najwyższym poziomie, bo nie można spowodować, aby telefon zaczął mówić swoim językiem, a więc skrzypił. Wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości własnoręcznej wymiany baterii, ale jak wiadomo, coś kosztem czegoś. Tak zamknięta obudowa ma inną ważną zaletę. Telefon jest wodoodporny. Oczywiście przed załączeniem urządzenia trzeba sprawdzić, czy zaślepki są podomykane i następnie spokojnie możemy wypluskać nasze urządzenie, tym bardziej, że ostatnia plaga upałów zachęca nas do kąpieli. Innymi słowy, Sony Xperia Z2 będzie dobrym towarzyszem w trakcie schładzania organizmu. Wracając jeszcze na moment do wykonania, to należy głośno pochwalić Sony za zlikwidowanie pseudo-ochronnych folii, które zamiast zabezpieczać urządzenie przed zarysowaniami, zwyczajnie je przyciągały. Tył nie posiada takowego pokrycia, przez co utwardzane szkło Dragon Trail ma pole do popisu. Nie ukrywam, podczas testów odkładałem Xperię bardzo delikatnie na stół, bo zwyczajnie bało mi się opęknięcia tego materiału, jednak w pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że ciężko będzie ją w jakikolwiek sposób uszkodzić. Rewers urządzenia w ogóle nie zbiera rys, przez co można cieszyć się dobrym stanem słuchawki przez długi czas. Znaczną poprawą w porównaniu do zeszłopółrocznej Zetki, wiem, dziwnie to brzmi, ale Sony samo sobie zgotowało taki los, wypuszczając flagowca co pół roku, jest oczywiście ekran. Wyświetlacz o przekonej 5,2 cala oraz rozdzielczości Full HD to obecnie nic imponującego, tym bardziej, że konkurencja stosuje już takie parametry w swoich flagowcach. Że zagęszczenie pikseli wynosi aż 424 ppi, więc nie próbujcie nawet doszukiwać się pojedynczych pikseli, bo to bez sensu. Różnicą w porównaniu do innych producentów jest technologia ekranu, bo Sony zastosowało w tym modelu ekran LCD IPS Triluminos wspierany technologią X-Reality, podbijającą barwy podczas oglądania filmów czy zdjęć. Do tego technologia Live Color LED, która według zapewnień producenta ma dawać najszerszą gamę barwową dostępną na rynku, nawet lepszą od Apple'owskich ekranów. W praktyce ma to po części miejsce, jednak według mnie ekran One M8 wypada nieco lepiej, bo kolory na tamtym wyświetlaczu były bardziej naturalne, a niestety Xperia Z2 bliżej ma już do AMOLEDów. Z jednym muszę się zgodzić, jest to jedna z najlepszych matryc dostępna na rynku, jednak nie najlepsza.
Kolory są bardzo mocno nasycone ze świetnym kontrastem i niezwykłą paletą barw, jednak jak dla mnie są zbyt cukierkowe i momentami odbiegają od rzeczywistych kolorów. Na pochwałę zasługuje czerń, której głębia jest wyśmienita, lecz cierpi na tym nieznacznie biel, która mogła być bardziej czysta. Odnośnie jasności ekranu to nie mam żadnych pytań. Jasność wysiedlacza bije nas po oczach, w sumie to współczuję promieniom słonecznym, z którymi telefon radzi sobie łatwiej niż rywale z naszą kadrą piłkarzy. Będąc w wymagających warunkach z telefonem w dłoni, nigdy nie czułem dyskomfortu idącego z tytułu zbyt ciemnego podświetlenia, bo wszelkie informacje na ekranie były bardzo, bardzo czytelne. Kąty widzenia nie poprawiły się względem poprzedniej generacji, bo nadal gdy przekręcimy urządzenie, spotyka nas lekka utrata intensywności barw. Miałam nadzieję, że Japończycy w końcu poprawią tą cechę wyświetlaczy, niestety myliłem się. Z drugiej strony, jakoś szczególnie nie mogę na tą wadę narzekać, bo bardziej irytujące w trakcie użytkowania były ostre krawędzie urządzenia, a skoro wybaczyłem producentowi ostre wykończenia, to i z tym muszę postąpić podobnie. Front ekranu chroni również szkło Dragon Trail i zachowuje się ono identycznie, co materiał pokrywający tył Z2. Rys na moim egzemplarzu nie ma w ogóle, a ja nie oszczędzam testowanych urządzeń, dlatego mniej wytrwałe modele kończą przygodę z moją osobą z nowymi rysami na swoim koncie. Czułość na dotyk oczywiście jest rewelacyjna, a dodatkowo można włączyć tryb podwyższonej czułości, aby obsługiwać telefon w rękawiczkach. Dużym plusem jest opcja pisania w szkicowniku ołówkiem, bo Zetka fantastycznie interpretuje gesty wprowadzane za pomocą tego przedmiotu, więc pomimo braku samsungowego S Pena na Z2 spokojnie można robić podstawowe szkice bez użycia palców. Na froncie smartfona można dostrzec kosmetyczne zmiany. Pierwsza z nich to umieszczenie ledwo widzialnych głośników stereo po dwóch stronach awersu Zetki. O ich jakości powiemy sobie w dalszej części testu. Nad ekranem umieszczono oczywiście drugi głośnik, który jakością rozmów delikatnie mówiąc nie grzeszy, z umieszczoną pod maskownicą diodą powiadamiającą. Nie zabrakło również miejsca na logo Sony, standardowe czujniki oraz kamerkę o rozdzielczości 2,2 megapiksela, która zapewnia rewelacyjne zdjęcia, zważywszy na jej przeznaczenie. Lewa krawędź skrywa miejsce do podpięcia smyczy, konektor do stacji dokującej oraz umieszczony pod zaślepką slot karty microSIM oraz złącze microUSB. Przeciwna strona skrywa slot na karty SD oraz przyciski do regulacji głośności, które są znacznie za mocno osadzone w obudowie, przez co trzeba się solidnie wysilić, aby któregoś z nich wcisnąć. Podobna sprawa ma się z aluminiowym włącznikiem, co powoduje, że szczególnie panie mogą mieć problemy ze względu na dłuższe paznokcie. Info oczywiście od niezawodnej Czesi, która połamała sobie przy tym nie jednego paznokcia. Zupełnie co innego jest ze spustem migawki aparatu, który w mojej kieszeni zrobił kilka fotek, bo aktywował się samoistnie w tryb aparatu. Od góry odnajdziemy mikrofon oraz złącze jack 3,5 mm, a po przeciwnej stronie świetnie zabudowany mikrofon. To pokazuje kunszt Japończyków. Co do tyłu, oczywiście swoje miejsce odnalazł moduł NFC oraz aparat o rozdzielczości 20,7 megapiksela wraz z diodą doświetlającą. Aparat pomimo identycznej matryzy co w Z1 robi zdecydowanie lepsze zdjęcia. Szczegółowość na fotografiach na chwilę obecną mogę porównać tylko z Nokią Lumia 1020, która dysponuje aparatem o rozdzielczości aż 41 megapikseli, co już daje do myślenia. Barwy na fotkach są bardzo żywe, kontrast jest świetny, więc nie pozostaje nam nic innego jak fotografować tym telefonem. Niezależnie co znajdzie się w naszym kadrze, to i tak otrzymamy bardzo dobre jakościowo zdjęcia. Z2 nie wybrzydza przy cykaniu fotek, co bardzo pochwalam. Aplikacja aparatu została wyposażona w kilka ciekawych funkcji. Na początek przyjrzymy się opcji rozmazywania tła. Ma ta opcja działać tak jak w lustrzankach głębia ostrości, jednak tutaj jest tym sporo gorzej. Do wyboru mamy trzy tryby rozmycia, co jest pozytywnym akcentem. Jest tu również tryb kreatywny do wykonywania nietypowych zdjęć oraz Time Shift Burst, czyli tryb wykonujący 61 zdjęć przed i po naciśnięciu migawki, dzięki czemu możemy wybrać sobie odpowiednie ujęcie. Filmy nagrywane w rozdzielczości 4K mogą imponować, lecz pamiętajcie, że takie klipy otworzycie jedynie na urządzeniach wspierających tą technologię, dlatego bardziej użyteczne na co dzień będzie nagrywanie w Full HD. Do filmów doczepić się nie mogę, bo nawet w ciężkich warunkach oświetleniowych wypadają one bardzo dobrze. Ilość szczegółów jest na wysokim poziomie, dlatego na wycieczki szkolne czy do filmowania swoich dokonań, co na przykład Czesia ma w zwyczaju, Xperia Z2 nadaje się znakomicie. Na uwagę zasługuje możliwość nagrywania filmów z opcją spowalniania wybranych fragmentów.
Wygląda to niesamowicie, gdy filmujemy ruch, za ten dodatek najwyższe noty. Za pracę urządzenia odpowiada 4-rdzeniowy procesor Qualcomma o taktowaniu 2,3 GHz oraz architekturze Crytek 400. Do kompletu dochodzi procesor graficzny Adreno 330 i w rezultacie otrzymujemy dokładnie taką samą maszynkę multimedialną co One M8. Sony zadbało jednak o wyróżnienie Z-ki jednym poważnym detalem – ilością pamięci RAM. Konkurencja do swoich flagowców wcisnęła jedynie 2 giga RAMu, a Sony pokusiło się aż o 3 GB, co stanowi sporą przewagę. W rezultacie Z2 śmiga niczym Usain Bolt, bo nie spotkałem się podczas testów nad najmniejszym zacięciem czy błędem systemowym. Oznacza to również, że pogracie sobie w bardziej wymagające gry na full detalach. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie poparzyć sobie rąk, bo Z2 ma tendencję do nagrzewania się, ale w takich wypadkach jeden chlus z wodą na telefon powinien rozwiązać problem. Dużym atutem tego modelu jest bateria o pojemności 3200 mAh, która spokojnie dostarcza energii na 2 dni pracy, w porywach nawet na 3, a jest to wynik godny prawdziwego topowego smartfona. Oczywiście najnowsza wersja Androida kontroluje całe urządzenie, bo inaczej być nie mogło. Android 4.2.2 w połączeniu z nakładką Sony potrafi zdziałać cuda. Czemu cuda? Otóż płynność systemu animacji jest na najwyższym poziomie. Bardzo elegancka nakładka nie doznała dużej metamorfozy. Jedyną większą dostrzegalną zmianą jest zmodyfikowana belka powiadomień i podzielenie jej na sekcje z powiadomieniami i szybkimi ustawieniami. Standardowo dla Xperii przyciski systemowe zostały umieszczone na ekranie, dlatego nasza przestrzeń pracy nieco się zmniejszyła. Sony Xperia Z2 jest najlepszym smartfonem, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki na słuchawkach. Telefon gra znakomicie, jeżeli podłączymy sobie słuchawki, które otrzymujemy w zestawie. Jest to nowy standard smartfonowej muzyki. Z2 przegrywa jednak w walce na jakość dźwięku na głośniku zewnętrznym, choćby z często porównywanym przeze mnie do Z-ki HTC One M8. Jakość wydobywanych tonów jest dobra, ale jeszcze sporo można zmienić w tym kontekście. Aplikacja muzyczna nieco się zmieniła, ale to wszystko działa na plus. Nadal posiadamy ogrom funkcji z nowymi bajerami na czele w postaci redukcji szumu na słuchawkach. Z2 to również bardzo dobry odtwarzacz filmowy. Świetny ekran, duża ilość obsługiwanych formatów, jednak nie ze wszystkimi testowanymi filmami telefon sobie poradził. Nie zmienia to faktu, że komfort oglądania klipów na tym urządzeniu jest wyśmienity. Internety to duma i chluba Z2. Telefon ładuje stronę jak przeciwnicy ciosy Najmanowi, szybkość jest genialna, aż sam z wrażenia zacząłem szybciej mówić. Przed skorzystaniem z przeglądarki Z2 skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż za długie przeglądanie internetu grozi twojemu życiu i zdrowiu. Podsumowując. Sony Xperia Z2 to bardzo udany smartfon, który posiada poprawione cechy Z1, ale jak dla mnie to nieco za mało. Spodziewałem się po Z2 większych fajerwerków, a otrzymałem solidny telefon z bardzo dobrymi multimediami, świetnym wykonaniem i wyglądem wręcz identycznym co poprzedni flagowiec. Brakuje mi tu technologii, która wywołałaby efekt wow, ale i tak z czystym sumieniem mogę wam ten model polecić. I to byłoby na tyle z mojej strony. Liczę, że dzisiejszy test rozwiał wasze wątpliwości co do tego modelu, a jeżeli nadal nie wiecie, na jakie urządzenie się zdecydować, to zapraszam na mojego Facebooka podanego w opisie, na którym możecie oczekiwać pomocy ode mnie lub od kogoś ze smartfonowej społeczności. Jak każdy, na pewno chcecie kupić swój wybrany smartfon za jak najniższą kwotę, co jest zrozumiałe, dlatego jeżeli postawicie na testowany dzisiaj model, to sprawdźcie najlepsze ceny w porównywarce, do której link umieściłem w opisie. Tymczasem zachęcam do subskrybowania kanału po cotygodniowe recenzje i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!